Cześć, nazywam się Asia Baranowska, jestem psychologiem, coachem na własnych zasadach i edukatorką pozytywnej dyscypliny. Pozytywna dyscyplina to jest taka pełna miłości i szacunku metoda wychowawcza, która nie tylko daje nam takie podstawy teoretyczne, dlaczego dzieci zachowują się źle, co możemy w tym, ale to, co jest jeszcze ważniejsze, daje informacje, co możemy wtedy zrobić. I dzisiaj mam dla Was taką niespodziankę. Chciałam Wam opowiedzieć o takim super narzędziu, które pomoże Wam włączyć dzieci w planowanie tygodnia, zaangażować je w codzienne życie rodziny i sprawić, że poczują się jeszcze ważniejsze, a przez to będą chętniej na przykład wykonywały obowiązki rodzinne, chętniej dotrzymywały różnych zobowiązań. Jest to kalendarz. Kalendarz, który jest kalendarzem, mamy kalendarz. I ja tutaj mam taką stronę, na której już mam wpisany tydzień poprzedni. Chciałam Wam pokazać, jak my w domu to planujemy i jak wykorzystujemy ten materiał po to, żeby rzeczywiście lepiej się dogadywać, lepiej się komunikować i żeby sprawy szybciej się działy, bo jeśli jest lepsza organizacja, to jest więcej przestrzeni na miłość i radość i frajdę w rodzinie, prawda? I to jest to, na czym mi szczególnie zależy. Więc co to jest? To jest mamy kalendarz. To jest mamy kalendarz, który jest kalendarzem rocznym, ale na rok 2017 kalendarz zaczynał się we wrześniu 2016 roku, czyli kolejny kalendarz zaczyna się we wrześniu 2017 roku, więc ja widzicie tutaj kończę ten kalendarz teraz, tak? W kalendarzu mamy strony tygodniowe, to jest bardzo fajnym rozwiązaniem i mamy tutaj też takie karteczki, fiszki, które można wyrywać, więc część jest już wyrywana, ja powiem Wam zaraz, do czego ja tego używam. Kalendarz ma też taką kartę plastikową, którą możemy tutaj doczepić z wierzchu, ja ją zawsze doczepiam i tutaj wpisuję takie rzeczy, które rzeczywiście w ciągu tygodnia się powtarzają, tak? Czyli mamy regularne zajęcia, mamy tutaj zapisane ćwiczenia Zuzi, tak? Zuzia ćwiczy sobie nóżki, więc chcemy, żeby te rzeczy działy się regularnie i chcemy, żeby wszyscy o tym wiedzieli, co, gdzie, kiedy ma się dziać. Powiem Wam szczerze, że kiedyś byłam dosyć sceptyczna, jeśli chodzi o takie ścienne kalendarze. Jak moje dzieci były mniejsze, w ogóle nie rozumiałam takiej potrzeby, że po co tutaj trzymam przecież wszystkie rzeczy, notatki w telefonie, kalendarz z mężem dzielę w telefonie, po co mi jeszcze taki kalendarz ścienny? Teraz, kiedy moje dzieci są starsze i prowadzimy spotkania rodzinne, które są taką techniką właśnie pozytywnej dyscypliny, ten kalendarz bardzo nam się przydaje, bo właśnie dzięki niemu mamy gdzie zapisywać różne swoje ustalenia tygodniowe. Bo jednym z punktów spotkania rodzinnego jest właśnie zapisywanie planu tygodniowego. Jak wygląda takie spotkanie rodzinne? Może Was zaciekawi. Pierwszym punktem spotkania rodzinnego są komplementy. My za mało sobie w rodzinach, w ogóle w życiu mówimy komplementów. Nie mamy nawyku zauważania tego, co miłe. Częściej zauważamy to, co przykre i to, co nie działa, więc pierwszym punktem, żeby przełamać ten schemat, jest dawanie sobie komplementów i w takiej rodzinie jak nasza, czteroosobowej, każdy każdemu po prostu mówi sobie komplement, ale jest to komplement dotyczący jakiejś konkretnej sprawy, podziękowanie za wsparcie, za pomoc, za uśmiech, za kawę, za coś, za co wcześniej może nie było okazji podziękować. Drugim punktem jest takiego spotkania rodzinnego jest ewaluacja rozwiązań z poprzedniego tygodnia, bo jeśli my w poprzednim tygodniu, tak, z Zuzią mówiliśmy się, że ona będzie ćwiczyć poniedziałki, środy i piątki, to widzicie tutaj są dni miesiąca, dni tygodnia i zapisaliśmy to na kalendarzu, to możemy chcieć się zastanowić, no jak to działa, czy rzeczywiście się udało te 3 dni poćwiczyć, czy się nie udało i zapytać dzieci, i to jest bardzo ważne, żeby to dzieci też brały udział w tej ewaluacji. Spotkanie rodzinne i takie wypełnianie planu nie ma być okazją do tego, żeby rodzice powiedzieli, co mają do powiedzenia i oczekiwali, że dzieci ich wysłuchają. Jeśli chcecie, żeby dzieci budowały w sobie odpowiedzialność i samodzielność, to przede wszystkim potrzebujemy być zainteresowani ich opinią. Czyli pytamy dzieci, kochani, to co, udało się z tymi nogami? Nie udało, kto pamięta? No i może wyjść, no, że się nie udało, bo w środę to byliśmy zajęci czymś innym, nie wiem, wracaliśmy z długiego weekendu i możemy się wtedy zastanowić, okej, dobrze, czyli ten plan tak trochę zadziałał, trochę nie zadziałał. Co by nam pomogło, żeby ten plan zadziałał jeszcze lepiej? Oddajemy odpowiedzialność i zajmujemy się sprawą, a nie szukaniem winnych, kto, co, dlaczego i po co, tak?
Trzecim punktem jest zajmowanie się bieżącymi problemami, bieżącymi sprawami, które jak mamy starsze dzieci, które piszą, możemy właśnie zapisywać na tych karteczkach. Ale ja też, jeśli Zuzia przyjdzie do mnie z jakąś sprawą, nie wiem, że ma taki problem, że chce obejrzeć Pocahontas w tym tygodniu, bo koleżanka w przedszkolu oglądała i ona też chce obejrzeć i to jest dla niej bardzo ważne, ja mogę ten temat dla niej zapisać, tak? Powiedzieć, kochanie, to ja to zapiszę, przegadamy to na spotkaniu rodzinnym, kiedy możemy taki plan zrobić, żeby obejrzeć Pocahontas, tak? No ja myślę, że to bardzo jest skuteczne. I tak jak my sobie notujemy, to zawsze wracamy. I to jest kolejna sprawa. W momencie, kiedy mamy kilka problemów, nawet jeśli nie macie takiej listy problemów, to kiedy siadacie z dziećmi po tej turze komplementów, to warto usiąść i najpierw dzieci zapytać, słuchajcie, jakie wy macie sprawy z ostatniego tygodnia, które chcielibyście, żeby jakby co by wam pomogło, żeby nasz dom funkcjonował lepiej? Co by sprawiło, żebyście się czuli lepiej w naszym domu, albo czego chcecie, czy na tym etapie czego potrzebujecie? No i mniejsze dzieci będą mieć prostsze pomysły i potrzeby, a starsze dzieci mogą mieć bardziej skomplikowane potrzeby w stylu, że mają imprezę w sobotę, albo chcą podwózki gdzieś, albo potrzebują pieniędzy na coś, albo tak. I to wszystko są tematy, które możemy porozmawiać, o których możemy porozmawiać, ale właśnie nie tak ad hoc gdzieś w przelocie, przy wychodzeniu, przy wchodzeniu, tak jak często to się odbywa, ale na spokojnie dać tym sprawom czas, pokazać dzieciom, że są ważną częścią naszej rodziny i wtedy dzieci, kiedy my zmodelujemy takie nasze podejście, szacunek do ich potrzeb, to one też będą mieć większy szacunek do naszych potrzeb. My często dorośli myślimy, że nasze potrzeby są ważniejsze niż potrzeby dzieci i kończy się to tym, że dzieci naszych potrzeb nie realizują. Nie realizują na przykład potrzeby mojej schowania na talerz do zmywarki, bo czują, że one są nieważne i ich potrzeby są, nie wiem, nieszanowane. A takie spotkanie i taki plan jest okazją do tego, żeby rzeczywiście uszanować potrzeby dzieci. I co tam dalej się może dziać? Ja odłożę tą kartę. Można po niej pisać takim flamastrem, wiecie, jak do płyt. Ale też można zmazywać to zmywaczem do paznokci. Już to testowałam. Bardzo dobrze to działa. Na przykład tutaj, prawda? Moją potrzebą było, żeby pokój był odkurzony, a potrzebą Zuzi, żeby obejrzeć Pocahontas. Więc ustaliliśmy, że najpierw będzie odkurzanie, Zuzia trochę poodkurza, ja jej pomogę, bo jest mała. A kolejnym krokiem będzie włączyły Pocahontas, tak? Prosty plan, ale w momencie, kiedy plan jest spisany, taki wspólny plan, umieszczenie potrzeb wszystkich członków rodziny w jednym miejscu, to jest magia. To sprawia, że dzieci czują się zobowiązane i też my ich czujemy się zobowiązani. No, umówmy się, my dorośli też czasem zapominamy o potrzebach dzieci i te rzeczy naprawdę się dzieją. Dzieją się dużo łatwiej i dużo szybciej, niż jeśli tylko i wyłącznie sobie to powiemy. Ja mam takie wrażenie, że to jest różnica 90% do 10, tak? W 90% zapominamy, jeśli nie zapiszemy, ale pamiętamy i realizujemy, kiedy zapiszemy. Tutaj mam rzeczy, które dotyczą tylko i wyłącznie jakiegoś dziecka bardziej, albo nas, albo prawda, całej rodziny, prawda? Ja tutaj napisałam tu jest duży napis, który mój mąż zrobił urodziny Zuzi. Tutaj ja widzę już, że nie zrealizowaliśmy tego punktu w tym tygodniu, nie pojechaliśmy do składnicy harcerskiej i to jest temat na kolejne spotkanie rodzinne, żeby się zastanowić, co się takiego stało, że to się nie udało. Ostatnim punktem spotkania rodzinnego może być właśnie też przejrzenie, dodatkowym punktem oprócz tych problemów, przejrzenie takiego planu pod kątem, kto kiedy ma zajęcia, kto kiedy ma zajęcia w tygodniu, tak? Mój mąż na przykład ma zajęcia, próbę ma codziennie w środę, co tydzień w środę, a moje dzieci mają taekwondo. No i dzieci, taekwondo to jest kwestia moja, dzieci i co? I czego jeszcze? No, kilka osób musi być w to zaangażowanych. Dlatego jest to na końcu. Przyklejone jako taki tygodniowy obowiązek. I tą kartę przekładamy z tygodnia na tydzień. Tak, tu mamy w jednym tygodniu, mija następny tydzień. Przekładamy kartkę, przypinamy do następnego tygodnia tą kartę z tygodniowymi rzeczami. A tutaj mamy jeszcze karteczki na różne, jak to się nazywa? Spisy, zakupy. To jest też bardzo poręczne. Zawsze mamy gdzie notować też dzięki temu. Co jeszcze mogę Wam opowiedzieć o tym planie?
Może powiem do końca po prostu o spotkaniu rodzinnym, bo ostatnim punktem spotkania rodzinnego jest jakaś wspólna przyjemność. I to też jest bardzo ważne, bo wtedy to spotkanie rodzinne ma być przyjemne. To nie ma być przestrzeń, w której my gadamy, a dzieci słuchają, ale to jest przestrzeń, w której wszystkie potrzeby rodzinne mogą być zaspokajane, a na koniec robimy jakąś wspólną, przyjemną aktywność. I też warto sobie wcześniej napisać kilka pomysłów, jak my lubimy spędzać czas razem. My lubimy na przykład w domu bardzo grać w gry planszowe i nasze dzieci już to świetnie też kochają, ale też możemy spotkanie rodzinne zakończyć deserem. I to jest taki przyjemna wisienka na torcie. Napiszcie mi koniecznie pod tym filmem, co o tym myślicie, co myślicie o takim kalendarzu mamy. Już niedługo jest kolejna edycja od września i na pewno będą jakieś promocje, konkursy przy okazji Dnia Mamy. Zapraszam naprawdę Was serdecznie do tego, bo naprawdę myślę, że warto. Pozdrawiam. Zapraszam też na stronę pozytywnadyscyplina.pl i więcej frajdy, tak? To wszystko jest po to, żeby było więcej miłości i frajdy w rodzinie. Trzymajcie się cieplutko. Ja, Asia Baranowska, coach mam na własnych zasadach i edukatorka pozytywnej dyscypliny.